Dzisiaj spotykamy się w znanym temacie związanym z integracjami, możliwymi integracjami telefonii z aplikacjami zewnętrznymi, na przykład typu CRM albo ERP. I o czym tak naprawdę będziemy mówić? Chodzi o usprawnienie telefonicznej obsługi klienta. No i przy okazji komunikacji wewnątrz firmy. I w prosty sposób, patrząc na to, mówimy o funkcji click to call, czyli jak to zrobić, żeby nie wpisywać numeru telefonu z klawiatury, a wykorzystać bazy danych czy rejestry kontaktów. A w drugą stronę, jeżeli obsługujemy klientów, mamy infolinię, to co zrobić, żeby było jasne, kto do nas dzwoni. Czyli żeby nam się po prostu wyświetliła nie tylko informacja o osobie, ale najlepiej, żeby wyświetliły się też dane naszego systemu biznesowego. Dzisiaj troszeczkę slajdów, jak zwykle na początek wstępowych, a potem przejdziemy do praktyki, bo to jest zawsze najciekawsze, to on jest gotowy, widzę. Hello. Także jeżeli nawet się ktoś spóźnia, to nie ma sprawy. Coś moje strzałki nie przewijają slajdów. To jest dopiero. Mówiąc o integracji, no to zawsze trzeba zacząć zadać sobie pytanie, z czym się integrujemy. I czego tak naprawdę to wszystko dotyczy. Jak mówimy o integracji, to rozumiem, że też my to przynajmniej tak określamy, no nie mówimy o rozwiązaniach, które są z natury zintegrowane, czyli mają wszystko w środku, w jednym czarnym pudełku. Naszym podejściem też chyba siłą rozwiązania NFON jest taka klockowość, czyli modułowość, składanie rozwiązań z komponentów i dopasowywanie się do sytuacji, do potrzeby klienta. Więc w przypadku takiej składanego rozwiązania, no to zastanawiamy się, czego nasi pracownicy albo my sami, z czego korzystamy na co dzień. No i mamy takie trzy kategorie przynajmniej. Może to być klasyczny telefon biurkowy, VoIP-owy, może to być aplikacja telefoniczna w komputerze, tak zwany softphone. No i może być to, albo jest coraz częściej, jakiegoś typu aplikacja mobilna. I o ile przez wiele lat CTI, integracja z aplikacjami, zawsze się kojarzyła tylko i wyłącznie z telefonem VoIP, o tyle my tutaj spróbujemy pokazać, że można to na różne sposoby, właściwie wykorzystując takie elastyczne metody integracji systemu NFON ze światem zewnętrznym, no i też przygotowane integracje, tak gotowe integracje, nie tylko takie, które trzeba dopiero wykonywać. No i trochę o planach. Click to call to można się domyślić, tak? Jeżeli weźmiemy na przykład naszą własną stronę internetową, to jeżeli funkcja click to call jest uaktualniona, to ona się wyświetli, przynajmniej ten kawałek z numerami telefonicznymi wyświetli się na przykład w taki sposób ze słuchaweczką, czyli od razu sugeruje, że no, kliknięcie na słuchawkę wybierze połączenie i to jest zabieg dosyć prosty. Jeżeli mamy oczywiście w systemie komputerowym możliwość wybierania połączeń, to wgranie takiej wtyczki do przeglądarki, czy to w Chromie, czy to w Firefoxie, ktoś nazywa telefon number detection, powoduje, że ta wtyczka rozpoznaje numery na stronach internetowych i podczepia pod te numery wywołanie odpowiedniego protokołu telekomunikacyjnego. No, może być telefon, ale to może być też Skype. Tak? Tutaj już w ramach systemu operacyjnego podstawione mogą być różne rzeczy. Więc i to już, tak? I to nie jest żadna filozofia, nie jest to żadna integracja. Oczywiście gdzieś tam w tle musi być ta technika, która te połączenie nawiąże. O tych klockach. Mamy kilka kategorii rozwiązań, które są nieco zbliżone do tych kategorii urządzeń końcowych. Mamy takie duże wdrożenie serwerowe, z których korzysta wielu klientów, które się nazywa NCTI CTI Premium. To jest serwer integrujący właśnie komputery pracowników z ich telefonami biurkowymi, oferujący sporo różnych funkcji. Prostszą integrację oferuje nasz softphone, czyli sama aplikacja w komputerze, która jest telefonem.
ma funkcje integrujące, tak? Czyli może wywoływać zewnętrzne bazy danych i taki softphone to już można wdrażać indywidualnie, nie jest potrzebny żaden serwer ani żadna odgórna konfiguracja. No i też wspominaliśmy już wcześniej, ale jeszcze raz wrócę do tego tematu. Mamy też rozwiązanie NCTI, ono się nazywa NCTI Pro, ono jest takie powiedzmy z górnej półki po to, żeby móc zaadresować na przykład komunikację z telefonu komórkowego i nie tylko głos, ale też inne kanały komunikacji, więc tu mamy już taki kombajn dla zaawansowanych, jeżeli ktoś bardzo, bardzo dużo rzeczy ciekawych oczekuje od integracji z aplikacjami, to jest to platforma, z której można skorzystać. Dzisiaj będzie raczej słownie o niej niż pokazowo, ponieważ po prostu nie mamy jeszcze wdrożenia na naszym terenie. Softphone wspomniałem, czy w wersji takiej uproszczonej, jak to mówią, staromodnej, czy w wersji takiej call centrowej. To jest właśnie aplikacja, która może nie tylko wywołać połączenia, ale wywołać też aplikację i też wyszukać dane klienta w CRM-ie. Tomek pewnie zrobi to lepiej za chwilę, żeby ja nie będę już niczego pokazywał. I dla użytkowników komputera Windows jest to tak naprawdę najprostszy sposób. Szczególnie na naszym rynku popularne jest właśnie zastosowanie tego softphone'u w kontekście click to call, bo daje tutaj naprawdę najprostszą, najszybszą metodę ułatwienia pracy agentów. Sporo firm spedycyjnych skorzystało z naszych usług właśnie ze względu na to, że dzięki temu softphone'owi i możliwości klikania na numerach telefonów giełd transportowych na przykład, można skrócić czas wybierania połączeń. Oczywiście softphone jak softphone ma dużo więcej funkcji, no ale to jest inny temat. NCTI Premium jest to rozwiązanie dedykowane do telefonów sprzętowych, ponieważ korzysta pryncypialnie z takiego protokołu UACSTA, który jest implementowany, wdrażany w większości telefonów hardware'owych i też zarządzany przez centralę NFON zdalnie. Tak? Czyli ta konfiguracja tego protokołu jest wbudowana w provisioning centrali NFON, więc można powiedzieć, jest łatwa. W centrali jest miejsce na adres IP serwera i wtedy każdy telefon wie, dostaje tą informację i się jakby sam integruje. No i ten NCTI Premium, no, zakres wdrożenia, zakres możliwości jest dosyć szeroki, ale w szczególności tutaj ten ekran pokazuje, że możemy definiować tak zwane wydarzenia połączeń. Wydarzenia połączeń oznaczają tyle, że na przykład kiedy telefon nam dzwoni, wyświetli się odpowiednie okienko i zostanie wywołana przeglądarka z odpowiednim adresem URL. I to każdy sobie sam może wklikać i tą przeglądarką może być interfejs aplikacji, może to być na przykład chociażby rejestr kontaktów w systemie Google, cokolwiek, co ma pasek adresu. O tym też za chwilę będzie jeszcze więcej, bo ten pasek adresu jest w ogóle kluczowy w takich najprostszych integracjach z zewnętrznymi systemami, czyli wszystkie systemy webowe, które są sterowane z paska adresu, w szczególności mają sterowaną wyszukiwarkę z paska adresu, są miłe i przyjemne wykorzystanie pod kątem integracji telefonicznej. Ale pasek adresu i przeglądarka to nie jest wszystko. Najsilniejszym takim argumentem za NCTI Premium jest gotowe portfolio wtyczek. I można sobie tutaj zobaczyć, że mówimy tutaj o tych po prostu topowych aplikacjach, tylko że mówimy o topowych aplikacjach w skali europejskiej czy światowej, o tych najbardziej znanych firmach i część z nich jest też na polskim rynku, chociaż mogę powiedzieć, że od roku to chyba większość zaczyna być na polskim rynku, ponieważ polski rynek jest też mocno jakby stał się ważny, o tak. O ile wcześniej bywało z tym różnie, o tyle teraz mamy tutaj spokojnie, możemy z tego portfolio wybrać
wersję polskojęzyczną z polską obsługą i polskim biurem sprzedaży. To już nie są jakieś egzotyczne nazwy, ale chociażby, jeżeli mówimy o Microsoft, to proszę bardzo, tutaj mamy bardzo szerokie portfolio platform i to chyba jest dosyć znany temat dla wszystkich, ale i Zoho CRM, i Zendesk, tak, czyli wiele systemów, które firmy mają albo zamierzają mieć, one po prostu są zintegrowane na gotowo i wystarczy mieć swoje dane logowania albo klucz API i mamy telefonię zintegrowaną systemem. Tutaj mogę też dodać jakby ten komentarz na temat, dlaczego sądzimy, że taka klockowa, czyli metoda integracyjna jest trochę lepsza niż rozwiązanie w całości, no po prostu dlatego, że można te komponenty sobie wymieniać, tak? Czyli niekoniecznie trzeba wymieniać system CRM, jeżeli wymieniamy telefonię i odwrotnie, jeżeli wymieniamy dostawcę systemu CRM-owego, nie musimy wcale modyfikować komunikacji wewnętrznej w firmie. W międzyczasie zrobiliśmy też ćwiczenie dotyczące aplikacji webowych i przejrzeliśmy sporo platform, które są w Polsce popularne. No, wynik nie był taki bardzo, bardzo pozytywny, ale tu mamy przynajmniej trzy takie systemy CRM-ów, takich popularnych webowych CRM-ów, które integrują się, jak to mówią, pięknie i bezboleśnie z systemami CTI na bazie właśnie urli przeglądarkowych. Tak, czyli tu mamy, te wszystkie CRM są dostępne w Polsce. HubSpot, ostatnio coraz popularniejszy w środowisku marketingowym, LifeSpace, rodzima produkcja i jeszcze jedna platforma Insightly, którą my używamy, więc ją lubimy. I na czym ta piękność polega? Ano polega na tym, że na przykład w przypadku LifeSpace, jeżeli mamy konto, które się tak nazywa, to jest nasza instancja, to żeby wyszukać cokolwiek w bazie CRM-owej, wystarczy w przeglądarce umieścić taki pasek, a ten magiczny kawałek pochodzi z naszego systemu CTI. Więc jeżeli zaprogramujemy nasz system CTI, żeby w przypadku połączenia przychodzącego wywoływał przeglądarkę z adresem LifeSpace i tutaj wstawił numer telefonu dzwoniącego, no to z automatu CRM nam się otworzy i znajdzie tego dzwoniącego klienta. I trochę inne są te stringi w przypadku każdego z CRM-ów, ale na tej samej zasadzie i HubSpot, i LifeSpace, i Insightly działa i integruje się z CRM-em. A, może ukradnę trochę show. Zadzwonię sam do siebie, dlaczego nie? Więc dzwonię do siebie z komórki. Tak, no dzwoni, to nie chcę dzwonić, nie będziemy rozmawiać. I proszę zobaczyć, co się wydarzyło. To jest HubSpot. I ja niczego nie dotykałem, jeszcze cały czas dzwoni, więc nie podniosłem tego połączenia, a już zostałem w systemie znaleziony. Gdyby to była osoba nieznana, no to oczywiście system by tego nie znalazł, ale mamy od razu guziczki, utwórz sobie nowy kontakt i możemy sobie podziałać. Wspomniałem o Insightly. To samo się zrobiło, samo się zrobiło w przypadku drugiego CRM-u, po prostu druga zakładka przeglądarcy znalazła mnie w drugiej bazie danych. Może już nie będziemy dzwonić dalej. I tak to mniej więcej wygląda. No oprócz tego oczywiście mamy funkcję click to call aktywną, więc jeżeli nie zdążyłem odebrać, mogę spokojnie kliknąć ten guziczek i spowodować, że mój telefon biurkowy wybierze połączenie z powrotem do kontaktu dzwoniącego.
Także mam te dwa CRM-y tutaj od razu live demo i nic więcej poza tym search stringiem nie jest w naszym systemie zmieniane ani konfigurowane. Tak, no i to magiczne NCTI Pro, to jest kombajn, można powiedzieć. To jest taki bardzo zaawansowany, można powiedzieć, upraszczając, bardzo zaawansowana książka telefoniczna, która jest jednocześnie softfonem, która jednocześnie obsługuje takie funkcje call centrowe, jak na przykład wybór różnych linii wychodzących, która jednocześnie integruje się z CRM-em, bazami danych, różnymi źródłami informacji, które może pobierać i prezentować pracownikowi. I tutaj w odróżnieniu od tego poprzedniego rozwiązania softphone jest wbudowany, tak? Czyli mamy integrator razem z aplikacją komputerową typu softphone i razem z aplikacją mobilną typu softphone. Silną stroną, dlaczego to jest, mówię, książka telefoniczna? Dlatego, że tutaj w tle jest baza danych, czyli taki system Meta Directory, system, który ma otwarte interfejsy i potrafi się integrować z bardzo wieloma rozwiązaniami software'owymi. No, można powiedzieć tak samo jak tamte wtyczki, tak? Ale tutaj mamy zupełną swobodę, czy to są wywołania HTTP, czy jakaś inna metoda LDAP pobierania danych i można agregować w tym Meta Directory dowolne informacje z różnych systemów. Mogą to być informacje kontaktowe z CRM-u, mogą to być informacje finansowe o ostatnich fakturach. To wszystko można złożyć do jednej bazy danych i następnie agentowi, który odbiera połączenie przychodzące, te informacje wyświetlić właśnie chociażby w takim okienku, które jest jednocześnie telefonem. Tak, mogę odebrać, odrzucić to połączenie, a mamy tutaj pole, gdzie informacje mogły być wyświetlone. To od nas zależy, co tutaj zostanie wyświetlone. W tym wypadku akurat jest bardzo ubogo, są tylko po prostu trzy linki. Mogę kliknąć adres mailowy, mogę otworzyć kontakt Salesforce'owy i do tej osoby dzwoniącej i mogę otworzyć kontakt do firmy, w której ta osoba dzwoniąca pracuje. Ale tu można zaprogramować dowolne tak naprawdę guziczki do akcji i można zaprogramować dowolne pola do wyświetlenia informacji na temat osoby dzwoniącej. I co ciekawsze, to działa dwa kierunki. Widać, wpisz notatkę, jeżeli wpiszemy tę notatkę i oczywiście po odpowiedniej konfiguracji systemu ta notatka znajdzie się z powrotem na przykład w CRM-ie. Czyli tu nie wchodzimy do CRM-u, nie otwieramy żadnych dodatkowych okien, pracujemy z jednego pulpitu i tak naprawdę softphone załatwia nam komunikację z klientem. Ta aplikacja ma też końcówkę mobilną. Ona nie jest, z mobilnością nie jest tak łatwo, o tym za chwilę jeszcze dwa słowa. Ta końcówka mobilna załatwia nam to, co jest zwykle trudne, tak? Czyli wyświetlenie informacji o osobie dzwoniącej nie z książki telefonu, tylko z baz danych firmy. Dokładnie tych samych, o których mówiłem wcześniej, tak? Czyli ten integrator powoduje, że jeżeli w firmie mamy informację o tej osobie, to ona zostanie nam na komórce, ta informacja zostanie nam wyświetlona w postaci. Tutaj akurat tak śmiesznie było na testach, ale imię, nazwisko, firma po prostu, tak? Bez konieczności wpisywania tych danych do książki telefonicznej i jednocześnie ta aplikacja daje dostęp do właśnie do tej książki telefonicznej. Tak? Czyli już jakby, jeżeli chcemy inicjować połączenie, no to możemy przeszukiwać firmowe bazy danych i z nich korzystać. Nie jest to trywialne, ponieważ mimo tego, że robiliśmy pewne badania i poszukiwania na rynku takiego sprawnego rozwiązania, można powiedzieć, w kategorii CTI związanego z, żeby można było je używać na telefonie komórkowym, no za bardzo nie można znaleźć. Tak? To jest jedno z bardziej zaawansowanych.
Pozostaje nam tak naprawdę na komórce korzystanie z książki, książki telefonicznej albo z dedykowanych aplikacji do poszczególnych systemów biznesowych. Czyli jeżeli mamy CRM i ten CRM oferuje, nie wiem, HubSpot, ma swoją aplikację mobilną, no to oczywiście ona, można powiedzieć, emuluje nam tą integrację CTI, ponieważ możemy wyszukać tam w książce telefonicznej osobę, do której chcemy zadzwonić. No niestety nie działa to za bardzo w drugą stronę, jeżeli ktoś do nas dzwoni, to iPhone czy telefon androidowy raczej nam nie wyszuka tej osoby w bazie danych CRM-owej. Także poza NCTI Pro, jakby ktoś mnie pytał, czy mogę polecić jakieś rozwiązanie mobilnej integracji CRM-owej, to specjalnie nie mogę. Oczywiście jest coś przed nami, czy w czym bierzemy udział, tak, ale nie do końca wiemy, jak to się rozwinie. Można powiedzieć, że no, pewne aspekty integracji CTI, czyli integracji z aplikacjami zewnętrznymi, ogarnia Microsoft Teams. No i możemy się pod tym podpisać. Jeżeli firma decyduje na wdrożenie Microsoft Teams i przeprowadzi odpowiednie integracje backendowe z innymi systemami biznesowymi, także że Microsoft Teams rzeczywiście jest tą platformą biznesową, bazodanową, interfejsem dla pracowników, no to my się możemy do Teamsa podłączyć z telefonem. I wtedy Teams staje się takim kombajnem, który załatwia jedno, drugie, tak, czyli ta funkcja CTI, o której mówiliśmy, ona byłaby obsługiwana przez Microsoft Teams. Ale tu oczywiście wymaga to no, fachowca od tej drugiej strony, tego my się jeszcze nie podejmujemy, ale z przyjemnością uruchomimy opcję telefonii Microsoft Teams. Tym hasłem znanym Envoice for Microsoft Teams. No i na koniec zapowiedź. Mam nadzieję, że Tomek szepnie troszeczkę więcej. Te funkcje CTI w końcu jakby doczekamy się na to, że pojawią się w interfejsie Cloudia, interfejsie komputerowym czy softfonowym Cloudia i najprawdopodobniej z tego samego zakresu wtyczek i z podobnych wywołań URL-owych będzie można korzystać już w Cloudia bez konieczności korzystania, instalowania jakichś instancji serwerowych, tylko będzie to obsługiwane natywnie i jest to już mocno zaawansowany projekt, na pewno zostanie zrealizowany w tym roku, nie mamy jeszcze do końca dat, bo zwykle takie rzeczy dzieją się w kategorii niespodzianka, że już jest. Także rzeczywiście mogę potwierdzić, że Cloudia stanie się taka, no możliwości Cloudii będą po prostu sporo większe i nie trzeba będzie się dużo zastanawiać na temat tego, co zrobić, żeby z aplikacjami biznesowymi się wygodnie zintegrować.